Dzień dobry Państwu, Maksymilian Wysocki, witam w dzisiejszym wywiadzie gospodarczym. Naszym gościem dziś jest pani Eliza Kruczkowska, dyrektor do spraw rozwoju innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Pani dyrektor jest jedną z najbardziej znanych osób w polskiej scenie, na polskiej scenie startupowej. Dziękuję. Wcześniej była pani prezesem Fundacji Startup Poland, gdzie chyba możemy tak powiedzieć, w nagrodę za to udrożnienie tych ścieżek do instytucji rządowych, jakby w dowód uznania, tak obecnie jest pani po tej drugiej stronie. No to raczej było tak, że jak powiedzieli Kruczkowska, skoro ty tak się mądrzysz i wiesz, co powinno w Polsce się zmienić, żeby powstał silny ekosystem startupowy, no to chodź do nas i zrób to, co mówisz, bo skoro tak wiesz najlepiej, to pokaż nam, że jak to zrobić. Fantastyczna historia. Tak, ta historia powoduje, że jesteśmy tutaj, rozmawiamy tutaj i próbujemy odpowiedzieć na parę wyzwań, które nadal są aktualne, jeżeli chodzi o polskie startupy, ich rozwój, bo wyzwania są te same od dłuższego czasu, czyli przede wszystkim kompetencje biznesowe, ale też jak budować ten biznes, jak zmienić startup w funkcjonujący po prostu biznes, który nie potrzebuje tego finansowania i nie żyje tylko od rundy do rundy. Natomiast też cały czas gdzieś jest to poczucie zagubienia polskich startupów, że nie wiedzą, gdzie szukać pomocy i zarówno w takim mentoringu, jak i tej pomocy stricte finansowej. I po to dzisiaj jest ten nasz program, po to pani dyrektor dzisiaj u nas gości, żebyśmy mogli opowiedzieć, co PFR ma do zaoferowania i co radzi dzisiaj młodym przedsiębiorcom, innowacyjnym przedsiębiorcom. To jest rzeczywiście, jak robiliśmy analizę dwa lata temu na początku powstania Polskiego Funduszu Rozwoju, różne instytucje rozwojowe prezentowały szeroką ofertę. Jeżeli taki przedsiębiorca sobie wchodził do internetu i próbował znaleźć konkretne wsparcie, spotykał 130 stron należących do jednej instytucji. W sumie tych stron chyba było ponad 200. I no ja się nie dziwię, że taki człowiek czuł się zagubiony, bo one jeszcze też były pisane takim językiem państwo kontra beneficjent. Kim jest ten beneficjent? No właśnie, beneficjent to jest ten, kto bierze granty unijne i żeby móc dalej rozwijać swoją firmę. My trochę próbowaliśmy odwrócić tą rolę. Ja zawsze uważam, że to, co teraz robimy na portalu startup.pfr.pl, i zresztą tutaj zachęcam wszystkich do odwiedzenia tej strony, zebraliśmy całą ofertę, którą mają instytucje rozwojowe w Polsce do zaoferowania nie tylko startupom, bo ja patrzę trochę szerzej na przedsiębiorców innowacyjnych, myśląc o tych, którzy mają pomysł, ale też takich, którzy już działają i chcą się dalej rozwijać, po takich, które chcą wejść na inne rynki zagraniczne, bo już dobrze sobie w Polsce radzą. I zebraliśmy, mamy teraz w tym momencie ponad 80 różnych programów. One są przedstawione w taki trochę e-commerce'owy sposób, w tym sensie, że niedługo będziemy też robili panele logowania, czyli taki przedsiębiorca zakłada sobie konto i dostaje informacje, gdzie są toczone nabory, bezpośrednio ze strony będzie mógł aplikować, a wszystko jest napisane takim językiem, że każdy Polak, mam nadzieję, zrozumie, że nie jest żadnym beneficjentem, tylko jest po prostu biorcą usług, które oferuje mu instytucja publiczna. Brzmi to super. Brzmi to super, pracujemy. I gratulacje i chwała za to. Natomiast kiedy patrzymy na te problemy i na te rozwiązania, które możemy zaoferować młodym przedsiębiorcom, musimy to podzielić na dwie sfery, tak naprawdę, tak mi się wydaje przynajmniej. Bo jedna to jest oczywiście ta pomoc finansowa, no ale przede wszystkim są fundamenty tworzenia tego biznesu, nie tylko właśnie tego startupu, który żyje od rundy do rundy. A co tutaj PFR ma do zaoferowania, bo ostatnio właśnie to też była wiadomość sprzed kilku dni, uruchomili państwo program Sieć Mentorów. Tak, rzeczywiście słusznie pan redaktor zauważył, że prócz tej luki finansowej, którą staramy się wypełniać poprzez spółkę PFR Ventures, oferującą właśnie wsparcie finansowe, widzimy szeroką lukę kompetencyjną, którą staramy się uzupełniać pewnymi działaniami. Z jednej strony mamy program Dobry Pomysł, gdzie każdy pomysłodawca może zweryfikować, czy jego pomysł na innowacyjny biznes
proces jest nigdzie już nieopatentowany, czy w ogóle się opłaca to robić, więc mamy bazę analityków biznesowych i analityków branżowych, którzy weryfikują te rzeczy. Z drugiej strony dla tych przedsiębiorców, którzy już w jakiś sposób działają, mają jakiś projekt, ale mają wyzwania biznesowe, czyli my sobie zidentyfikowaliśmy 5 różnych obszarów, jak tworzenie zespołu, relacje inwestorskie, bo w dalszym ciągu w Polsce przedsiębiorcy nie wiedzą dokładnie, jak rozmawiać z inwestorem, jak tworzyć produkt, bo my jesteśmy bardzo dobrzy w wykonywaniu różnych rzeczy, a często z kreacją mamy duże problemy, jak sprzedawać później ten produkt, opakować go marketingowo oraz jak zarządzać tym produktem. Więc tych 5 różnych obszarów, do tych 5 obszarów poszukaliśmy ekspertów. Ekspertów, czyli przedsiębiorców, którzy już od kilku lat działają z sukcesem, zatrudniają po 100-150 osób, więc wśród nich z dumą mam, mogę powiedzieć, że mamy takie osoby, które wprowadzały Ubera do Polski, więc mają takie doświadczenie w pracy w międzynarodowych firmach. Ostatnio taki bardzo gorący startup z branży fintechowej Revolut też został wprowadzony do Polski i zarządzany przez jednego z naszych ekspertów. Więc to są ludzie, no nie tylko z zagranicznych firm, ale takich firm, które też zostały w Polsce stworzone od zera. No i ci ludzie przeszli tą całą ścieżkę, więc kto lepiej jak oni będą w stanie tym młodym ludziom pomóc. A bardzo często, może w Warszawie jest łatwiej, ale nam też bardzo zależy na tym, żeby z całej Polski dostęp do tych topowych przedsiębiorców, o których się mówi i można przeczytać w gazetach, każdy mógł mieć dostęp. No więc... tak, bo Warszawa to jest tylko w sumie 30 parę procent tak naprawdę startupów w całej Polsce. Prawda? I też 30 parę procent to są startupy poza tymi głównymi miastami, jak Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Gdynia i tak dalej. Tak, dokładnie. Więc misją Polskiego Funduszu Rozwoju jest patrzeć na Polskę nie tylko przez pryzmat Warszawy, więc chcemy i przez taki program, i jeszcze mamy taki drugi program z kolei dla młodych, utalentowanych osób, które jeszcze nie prowadzą firmy, jak Szkoła Pionierów, gdzie szukamy... Też przed kilku dni nowość. Przed kilku dni, wczoraj właśnie zamknęliśmy nabór i oceniliśmy, zgłosiło się do nas ponad 300 osób z całej Polski. Co ciekawe, zgłaszali się też Polacy, którzy kończą studia na uczelniach zagranicznych i chcą wrócić do Polski. Program o tyle interesujący, że właśnie zgłosiło się 300 osób. Ja sama oceniałam i CV, i plany rozwoju, które zostały oceniane. I powiem szczerze, że zastanawiałam się, co ja robiłam w wieku 24 lat, bo jak się patrzy na to, jaki potencjał mają ci ludzie, to szapoba, okłaniam się i po prostu chcę tych ludzi zaprosić do Polski, żeby tu zakładali swoje własne firmy. No możliwości zrobienia kariery w porównaniu z tym, jak było 10 lat temu, faktycznie jest multum. Multum. No i jeszcze oprócz tego, że dajemy im możliwość edukacji w Warszawie, to potem na tydzień wysyłamy ich na University of Cambridge, który robi specjalnie dla nas przygotowany program edukacyjny. Więc mam nadzieję, że jak w tej pilotażu przejdzie przez ten program 50 osób, pójdą w rynek i zaczną zakładać kolejne firmy, a my będziemy rok do roku taki program edukacyjny mogli organizować. No brzmi to wszystko wspaniale, tak. Natomiast gdybyśmy mogli jeszcze zrobić ten kroczek niżej i do tyłu, bo naszą specyfiką startupów w Polsce, w odróżnieniu do startupów w Stanach Zjednoczonych, jest to, że u nas przedsiębiorcy, ci młodzi, nie są aż tak młodzi. Tak, to nie są 20-latkowie, mają marzenie, firmę w garażu zakładają i ją rozwijają. Generalnie w większości są to jednak osoby, które mają doświadczenie korporacyjne, mają powyżej tych 30 lat. No ale nadal, jeżeli są w czymś dobrze, mają pomysł, jakąś obserwację, robią biznes, ale ten biznes im nie wychodzi. Przekucie między ścieżką między startupem a biznesem. To jest jednak ścieżka, gdzie blisko jednak to jest chyba 100%, 90 parę procent w każdym razie jednak legnie. Co robią ci ludzie nie tak, bo mimo doświadczenia korporacyjnego, tak, wiedzą jak to działa, wiedzą jak funkcjonuje biznes, a mimo to
jakieś te gdzieś błędy popełniają. Z czego to może wynikać? No, bądźmy szczerzy. Bycie przedsiębiorcą to mimo wszystko, że widzimy w gazetach, jak pięknie być startupowcem i jak fajnie pokazać się w mediach, to jest ciężka praca i nie każdy ma do tego predyspozycję, chociaż rzeczywiście przez ostatnie parę lat jest moda w Polsce na to, żeby prowadzić swoją własną firmę. I dobrze, niech ludzie próbują. Życie w korporacji pewnie daje ci więcej bezpieczeństwa i ogranicza trochę twoją kreatywność właśnie dzięki temu, że raz w miesiącu dostajesz pensję na swoje konto i czujesz się bezpiecznie. Życie przedsiębiorcy nie jest do końca tak usłane różami i tego bezpieczeństwa cię trochę pozbawia. Więc na pewno tu szukamy też poprzez nasze programy odważnych ludzi, którzy nie boją się ryzyka. Jeżeli mówimy o ryzyku, musimy też mówić o tym, że nie każdemu się uda i może lepiej ktoś spełnia się w zarządzaniu zespołem, ale właśnie w korporacji. Więc bardzo często marzenia kontra rzeczywistość powoduje to, że niektórzy odpadają. Czyli jeżeli mam plan, mam pomysł, a generalnie czuję, że mogę nie mieć tych wszystkich kompetencji, które są potrzebne, a trzeba mieć szereg kompetencji, żeby być przedsiębiorcą. Tak. Mogę liczyć na wsparcie mentoringowe takie też u państwa. Dokładnie. Mam jeszcze przed sobą 2 tygodnie naboru do programu PFR Sieć Mentorów, gdzie szukamy już tych przedsiębiorców, którym się trochę udało, w tym sensie, że są na powierzchni ziemi, przeżyli ten okres, mają już jakiś produkt, który sprzedają, ale mają tam jeszcze jakieś wyzwania przed sobą, właśnie te sprzedażowe, marketingowe, może potrzebują trochę doradztwa w tym, jak zarządzać zespołem, i my chcemy im w tym pomóc, właśnie kontaktując ich z doświadczonymi przedsiębiorcami, którzy już przez te problemy przeszli. No, chcemy na każdym etapie rozwoju w PFR-ze pomagać ludziom, czy osobom indywidualnym, które dopiero mają pomysł, czy osobom, które już prowadzą jakąś firmę, czy osobom, które właśnie potrzebują tego kapitału, żeby móc się jeszcze szybciej rozwijać. A odnośnie kapitału, niestety tak, już musimy powoli kończyć, ale jaką w sumie pulą dysponuje środków PFR, żeby pomóc? No, niebagatelną, bo do zainwestowania, bo to nie jest wsparcie grantowe, my obejmujemy poprzez zespoły inwestycyjne pewną część udziału w danej firmie, żeby pomóc jej się dalej rozwijać. To jest w sumie 2,8 miliarda złotych i rzeczywiście jako fundusz funduszy w Europie Środkowo-Wschodniej jesteśmy największym funduszem inwestycyjnym, który właśnie w te nowe, technologiczne, szybko rozwijające się spółki będzie inwestował. Okej, to podsumowując, zapraszamy młodych przedsiębiorców innowacyjnych na stronę startup.pfr.pl. To jedno okienko dla innowatora, czyli jedno miejsce, gdzie oferty z całej grupy PFR można przejrzeć, nie patrząc na to, na jakim jesteś etapie. Czy chcesz wejść na inny rynek zagraniczny, czy chcesz znaleźć program akceleracyjny, czy dopiero masz pomysł w PowerPoincie i szukasz podstawy, kogoś, kto cię poprowadzi za rękę, to my też to robimy. Wspaniale. Bardzo dziękuję. Zapraszamy na stronę internetową. Naszym gościem wywiadu gospodarczego dziś była pani Liza Kruczkowska, dyrektor do spraw rozwoju innowacji w PFR. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję państwu. Życzę miłego dnia. Do widzenia.